My, Paulini, czcimy świętego Pawła, pierwszego pustelnika. Jest on naszym patriarchą zakonu. Nie założył zakonu Paulinów jako taki, tylko był jego jakby takim patriarchą. Zakon Paulinów wywodzi się z takiego ruchu pustelniczego. No, należałoby zapytać, kim jest pustelnik i kim byli ci pustelnicy. A więc ludzie, którzy pozostawili świat, tak można określić, udali się na miejsca pustynne, zamieszkali w miejscach nieraz bardzo niedostępnych, aby na modlitwie i pokucie spędzić swoje życie. Święty Paweł żył w początkach chrześcijaństwa. Te początki były bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijanie byli mordowani za wiarę, prześladowani za wiarę. Od początku chrześcijaństwo zabarwiane było kolorem czerwonym, kolorem krwi. Paweł, który był głęboko wierzący, tak bardzo przygotowany przez wiarę i świadectwo życia rodziców, bał się prześladowań, był bardzo młody, stąd postanowił uciec z domu rodzinnego, schronił się na pustyni, żeby przeczekać czas prześladowań. Ale nigdy już z tej pustyni nie wrócił. Zmienił miejsce później pobytu, przeniósł się do miejsca bardziej samotnego, bardziej oddalonego od siedzib ludzkich. I tak spędził swoje życie, które według żywota napisanego przez świętego Hieronima spędził na pustyni 90 lat. I właściwie czym się zajmował? Święty Hieronim opisał w swoim żywocie, że żył solus cum deo solo, sam na sam z Bogiem. Żywił się tym, co można było w tej oazie, bo zamieszkał na pustyni w pewnej oazie, więc było tam źródło wody, rosły palmy i owocami z tych palm żywił się. Według tego żywota opisanego przez świętego Hieronima, pożywienia dodatkowo dostarczał mu kruk. Ten kruk przynosił mu chleb codziennie. Wodę zaś pił z potoku, który tam płynął, i w ten sposób na kontemplacji Boga przeżył swoje życie. Nie wiemy nic o tym życiu, poza tym, że ono było w myśl tej zasady solus cum deo sol, sam na sam z Bogiem. Pustynia. Jest to miejsce straszne. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest zdany wyłącznie na swoje siły. Musi istnieć, musi żyć, musi przetrwać. Można spędzić życie w oazie, ale czym zapełnić to życie? Czym zapełnić życie, które dobrowolnie się wybrało? Czy można wytrwać przez kilkadziesiąt lat, będąc zupełnie zdanych na to, co przynosi przyroda, w tym przypadku oaza?
czym można się zajmować, jak wypełnić pustkę samego siebie. Można ją wypełnić Bogiem, bo tak jak wielką tajemnicą jest pustelnia, życie w milczeniu, wsłuchiwanie się w natchnienia, które Bóg daje, odpieranie pokus szatańskich, to jeżeli tak człowiek chce spędzić życie, to odkrywa wartość życia poświęconego Bogu, życia w tej komunii z Bogiem, a Bóg daje te natchnienia i dodaje takiej siły, że człowiek nie chce wracać. Tak było w przypadku świętego Pawła. Na pewno czuł pokusy powrotu do życia takiego zwykłego. Dlaczego nie wrócił? Dlaczego dobrowolnie wybrał takie życie? Jest to wielka tajemnica, którą możemy zrozumieć tylko i wyłącznie w odniesieniu do Boga. Paweł miał takie powołanie po prostu. Odkrył powołanie życia w samotności, w tej komunii z Bogiem.